ramach kampanii społecznej Jestem tu, czekam, poświęconej zaginięciom seniorów, przeprowadziliśmy eksperyment społeczny. Obejrzyj i zastanów się, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji. Co się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. Gdzie pani mieszka? Nie wiem. Zadzwoniła służby jakieś, żeby pomogły? Nie wiem. Nic nie wiem. Nie wiem. Czego pani nie wie? Zimno pani? Komenda Główna Policji, Biuro Kryminalne. Gminy Polskiej Policji chciałam pani podziękować za taką obywatelską postawę. Sytuacja jest zaangażowana, robimy ją w ramach kampanii. Jestem dumna z młodego pokolenia, że pani się tak zachowała. Dziękuję pani za reakcję, bo wszyscy będziemy wykorzystać. Jestem bałwany. Bo pojedynczy się ślokroku tutaj w tym kroku. Co się stało? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Proszę pan pomóc. Pan tu jest na ślokroku stoi. Pani gdzie mieszka? Nie wiem. Bardzo panu dziękujemy za radę. I chcieliśmy pokazać społeczeństwu, że warto się zatrzymać, zapytać, jeżeli widzimy osobę, która jak pan widzi, jest nieubrana adekwatnie do pogody. Co się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiadomo, że zadzwoni po pogotowie. Okej, to tyle pan. Zdrówka życzę. Dziękuję. Mam nadzieję, że ciepły szlak. I bardzo dobrze pan uczy młodsze pokolenie. Potrzebuje pani pomocy jakiejś? Nie wiem. Nie wiem. Co się stało? Zapomniała pani, skąd pani przyszła? Nie wiem nic. Poczekać tu z panią na karetkę? A pamięta pani, jak pani się nazywa? Ile pani ma lat? Nic pani nie wiem. Pamięta? Nie wiem. Mogę wezwać karetkę, weźmie panią lekarz przebada, bo jak pani nic nie pamięta, to co się dzieje? Jest momentem kampanii, jestem tu, czekam, poświęconej zaginięciom osób starszych, ponieważ sporo mamy takich przypadków, że wychodzą z domu z zaburzeniami orientacji pamięci, nie wiedzą gdzie są, gdzie to, jak do domu trafić i jest nam bardzo miło, że pani zareagowała.
dobrze, to my zaraz tutaj... To my zadzwonimy. Chcę przytulić. Czy pamięta pani, skąd pani wyszła? Nie wiem. Nie wiem. Czy to jest Alzheimer? Moja mama ma Alzheimer. Ja wiem. A, jestem tu. Czekam.